witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj jest ze mną Mercedes-Benz Actros F. To ma być taka bardziej budżetowa oferta. Zaraz Wam zaprezentuję, czym ten samochód się różni od zwykłego Mercedesa Actrosa. Co ta litera F, która się tutaj znajduje, oznacza w praktyce. Ale zaczniemy od mojego porównania, póki jestem tutaj zaparkowany. Ja się zaraz stąd zabiorę, bo tu jest zbyt hałaśliwie. To ten samochód po prawej stronie, na którym teraz skupiam obraz, to jest Mercedes-Benz Actros F, czyli samochód z nisko zawieszoną kabiną, z tunelem silnika, ale z kabiną szeroką, 2,5-metrową. Natomiast wcześniej, zanim Actros F został wprowadzony do oferty, jeśli chcieliśmy mieć nisko zawieszoną kabinę, taką z tunelem silnika, musieliśmy mieć też kabinę wąską, taką jak tutaj, 2-3 metra szerokości. Porównanie, no to widać różnicę na pierwszy rzut oka, tak? Zwykły Actros z tunelem silnika ma znacznie krótsze łóżka, ma mniej przestrzeni między fotelami przez to, że jest wąski. Natomiast Actros F łączy nisko zawieszoną kabinę z nadwoziem pełnej szerokości. Dobra, to ja się teraz zabieram gdzieś ciszej i obejrzymy to sobie nieco dokładniej. Historia prezentowanej dzisiaj ciężarówki wywodzi się tak naprawdę z Brazylii. Otóż Mercedes-Benz przez bardzo wiele lat nie wprowadzał nowego Actrosa w krajach, które nazwiemy mniej wymagającymi rynkami. Czy za naszą wschodnią granicą, czy właśnie w Brazylii, która jest ogromnym rynkiem i większość producentów ma tam w ogóle swoje fabryki. Gdy w końcu postanowiono takie samochody wprowadzić, czyli nowe Actrosy na tych mniej wymagających rynkach, uznano, że opieranie kabiny na takiej samej, opieranie oferty na takich samych kabinach jak w Europie, czyli na wysoko umieszczonych szoferkach z 4 stopniami i z całkowicie płaską podłogą, nie do końca ma sens, bo to będzie potraktowane jako taki trochę niepotrzebny luksus. Na przykład w takiej Brazylii kierowcy przyzwyczajeni są do spędzania bardzo dużej ilości czasu na zewnątrz. Wiadomo, klimat sprzyja. Górnych łóżek w ogóle się nie montuje bardzo często, podwójne obsady nie występują. Dlatego właśnie stworzono dla nich kabinę, która będzie zawieszona, która jest zawieszona niżej niż w zwykłym Actrosie, takim typowym europejskim Actrosie, która będzie miała tylko 3 stopnie wejściowe, dzięki temu będzie tańsza, dzięki temu będzie też bardziej kompaktowa rozmiarami. Aż czasem Mercedes-Benz uznał, to miało miejsce w zeszłym roku, z tego co pamiętam w zeszłym roku, a może jakoś półtora roku temu, że warto wprowadzić taką kabinę również w Europie. Ponieważ może to być oferta dla firm jeżdżących na krótkich trasach, na przykład, nie wiem, jakaś dystrybucja pod marketami, gdzie coraz częściej spotyka się mimo wszystko szerokie kabiny sypialne, czy, nie wiem, jakieś zastosowanie, gdzie samochód musi być lżejszy, może trasy z wywrotkami, gdzie liczy się też wysokość, lub po prostu uznano to za ofertę dla firm, które bardzo będą chciały mieć Mercedesa Actrosa. Nie wiem, na przykład w związku z bardzo szeroką ofertą systemów elektronicznych, a jednocześnie no nie do końca chcą płacić za tą największą kabinę. No i tak wprowadzono tę wywodzącą się przede wszystkim z Brazylii szoferkę, wprowadzono ją do Europy. Do emblematu doczepiono, w sensie za emblematem doczepiono literę F. Widać, że ona w ogóle jest wykonana jakby z innego materiału, bo ona się znacznie mniej błyszczy. Niby taki, niby szczegół, ale przypomina trochę, że to się tak trochę miało budżetowo odbyć. I właśnie tak powstał Mercedes-Benz Actros F, wprowadzający kabinę pierwotnie przeznaczoną przede wszystkim dla Brazylijczyków do Europy. Już z daleka widać, że ten samochód jest niżej umieszczony. Natomiast jeśli zajrzymy tutaj, zobaczymy 3 stopnie zamiast 4, z czego ten jest dosyć mocno przesunięty do środka. Wsiada się więc bardzo wygodnie. Jest to nieporównywalnie wygodniejsze niż w zwykłym Actrosie takim z 4 stopniami. Natomiast tutaj mamy tunel silnika. Do tego dochodzi nam też ograniczona liczba konfiguracji. Na przykład nie dostaniemy tego samochodu, nie wiem, 625-konnym silnikiem, albo nie dostaniemy go z najwyższym podwyższeniem dachu. Największym podwyższeniem dachu. Tutaj mamy podwyższenie dachu typu Big Space,
i to jest jakby koniec oferty, tak? Na tym ta oferta Actrosa F się kończy. Możemy mieć też Stream Space'a, no ale tam na dworze robi się już naprawdę niskie i w środku ilość miejsca byłaby dosyć niewielka. Wśród innych wyróżników tego samochodu, no bo skoro on ma być trochę uproszczony, skoro ma być bardziej budżetowy, mamy na przykład stare reflektory. To są reflektory znane z czwartej generacji Actrosa, nie z piątej. Nie ma tych LEDów. Tutaj akurat ten egzemplarz ma światła przeciwmgielne. Co poza tym? Zmieniły się też pewne detale jakby pod kabiną. Poza tym, że ta kabina bardziej nachodzi na silnik, co jest oczywiste, to też trzeba było przestawić filtr. W sensie trzeba było zamienić filtr miejscem ze zbiornikiem wyrównawczym. Tutaj mamy teraz zamontowany filtr, podobnie jak to wygląda w autotransporterach czy wywrotkach Mercedesa. Natomiast zbiornik wyrównawczy trafił sobie za kabinę. No dzięki temu to wszystko udało się zmieścić. No i skoro jest to nadwozie mniejsze, z tunelem silnika, no to oczywiście ma to swój wpływ na przestronność w środku. Jak wspomniałem, omawiany samochód ma najwyższy typ kabiny dostępny w ofercie tego modelu, ten Big Space. A ja mając 1,90 m, jeśli będę chciał się wyprostować w środku, to będę musiał umieścić głowę we wnęce na szyberdach. Tak to wygląda, no bo tak to miało wyglądać, tak? Ten samochód z założenia miał być niższy. Natomiast rodzi się pytanie, czy to z automatu oznacza, że każdy Actros F będzie takim samochodem dosyć mocno budżetowym, dosyć ubogo wyposażonym, że nie wiem, że przewoźnik jak coś takiego kupi, to później będzie obawiał się o sprzedaż, a kierowca to w ogóle powinien się obawiać. No i tutaj dochodzimy do drugiej części tak naprawdę tej całej prezentacji. Ja już kiedyś pokazywałem Mercedesa Actrosa F na stronie. To był dosłownie jeden z pierwszych, może nawet pierwszy egzemplarz, który dotarł do Polski. Szare doły, biała góra, lusterka, nawet nie miał świateł przeciwmgielnych, najprostszy możliwy pulpit, żadnych ekranów, wszystko to co najprostsze. I jakby, no tak, tamten samochód pokazywał, że Actros F może być samochodem bardzo budżetowym. Mówi się, że taką konfigurację bez problemu dostaniemy cenowo 7 z przodu. Ale ten egzemplarz, który dzisiaj pokazuję, którym jeździłem od wczoraj, którym właśnie sobie zjadłem śniadanie, to jest samochód znacznie bardziej doposażony. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj 480 koni. W Actrosie 480 koni jest akurat bardzo istotne, ponieważ 450 otrzymują inne skrzynie biegów. Te skrzynie biegów, które znane są z często niepewnych, z opóźnionego podejmowania decyzji, to jest domena 450. 480 mają inną skrzynię i to działa znacznie przyjemniej. Więc dobra wiadomość jest taka, że właśnie tutaj jest 480 z tą skrzynią biegów lepszego typu. Lusterka zamiast kamer, to jest standard w Actrosie F. Nadal stary typ reflektorów, ale już światła przeciwmgielne, lakierowanie dołów, pełne ospoilerowanie. Czyli z zewnątrz widać, że to nie jest zwykły Actros, ale też nie jest tak typowo budżetowo. Dalej, jeśli sobie wejdziemy do środka, no to faktycznie mamy ten tunel, który przypomina nam o tym, że wybraliśmy tańszą wersję, tańszą i mniejszą. Mamy też z takich przypomnień o tej tańszej i mniejszej wersji inną lodówkę. Lodówka jest pozioma, no bo wiadomo, taka wysoka by się nie zmieściła. Chociaż ona nadal jest, trzeba przyznać, głęboka. Tylko po prostu wyeliminowano obok niej taki duży schowek, który
występuje w zwykłym Actrosie, więc to nam znowu przypomina o tej tańszej wersji. Ale już idąc dalej, mamy na przykład największe łóżko górne, które nie występuje zbyt często. Ja to teraz się postaram opuścić. Spójrzcie, jak bardzo ono zachodzi nad fotele. Tutaj ilość miejsca jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Zadbano też o to, żeby ta przestrzeń była w ogóle wysoka. Jest też sterownik, czyli zamysł jest taki, żeby kierowca omawianego egzemplarza, sypiał u góry. Dolne łóżko jest znacznie węższe, ja dzisiaj tutaj spałem. No i faktycznie do szerokich ono nie należy. Chociaż ten materac Premium Comfort jest całkiem przyjemny. Bardzo miękki, więc jeśli ktoś lubi miękkie, to nie będzie aż tak zadowolony, ale przyjemny. Więc łóżka tutaj znowu pokazują w ogóle to, że Premium Comfort, że może być względnie na bogato. Natomiast teraz uwaga, uwaga, odpalamy Actrosa w budżetowej wersji i pojawiają się tablety. Jeden, drugi, ten zastępuje wskaźniki. Tutaj mamy system multimedialny, w nim jest nawet nawigacja. Więc tu już się robi absolutnie niebudżetowo. Hamulec ręczny, obsługiwany elektronicznie. Więc bardzo nowocześnie. Uruchamianie odbywało się tym oto przełącznikiem. Dalej, z opcji. Stolik jest? Jest. Tego to często nawet w zwykłych Actrosach nie znajdziemy, co dopiero we F. Tutaj mamy taki trójkącik, który by nam się zaświecił, gdyby coś się znajdowało w martwym polu. Czyli mamy tutaj też boczny, fabryczny radar. Swoją drogą, on jest naprawdę fajny, bo on ma taki trójkącik też tutaj. W efekcie, jeśli kogoś wyprzedzamy na autostradzie, na przykład na zakręcie, nie musimy za bardzo patrzeć się w bok, ponieważ tutaj nam się wyświetli sygnał, że skończyliśmy wyprzedzać, że obok nas już nic nie ma. Wtedy wiadomo, patrzymy w lusterko, upewniamy się, że możemy zjechać i zjeżdżamy. Więc takie dodatki też są. Są też te systemy elektroniczne, czyli w tej kwestii Actros F niczego nam nie odbiera. No poza tym, że tutaj nie ma wyświetlacza, tylko jest lusterko. Jeśli chodzi o jakieś takie, wiecie, ogólne wykonanie tego wnętrza, plastiki użyte, jakby to, jakie to jest dotyku w wyglądzie, ja nie zauważyłem tutaj wyraźnej różnicy względem zwykłego Actrosa. Zauważyłem trochę różnicę w hałasie silnika. Wydaje mi się, że on jest trochę bardziej słyszalny. Prawdopodobnie wynika to z obecności tego tunelu silnika. No i oczywiście zauważyłem też różnicę w schowkach, no bo w momencie, gdy wyeliminowano nam ten schowek, który się zwykle znajduje tutaj przy lodówce, no to tak naprawdę nie mamy za wielkiego wyboru, gdzie umieścić nasze rzeczy. Czekajcie, ja tutaj muszę, bo tu Mercedes ma ten taki swój system. Nie mamy aż tak dużego wyboru, tak naprawdę zostaje nam to i tam trzeci schowek. Dobra wiadomość jest taka, że te schowki są głębokie, zwłaszcza ten jest dosyć głęboki, no ale one są też dosyć niskie, tak? Żeby mieć wysokie schowki, byśmy musieli wziąć wersję GigaSpace, natomiast wersję GigaSpace w Actrosie nie dostaniemy. Dlatego to też pokazuje, że to też pokazuje, że Actros F raczej nie jest samochodem, który powinien być rozważany na jakieś dalekie trasy, a już na pewno nie na wyjazdy kilkutygodniowe. To jest raczej samochód, tutaj to chyba jest standardowa przestrzeń, to jest raczej samochód, który weźmiemy sobie pod przysłowiową Biedronkę. Tak, dla przykładu. Wiadomo, są też ludzie jeżdżący autotransporterami, nie ma co generalizować, no ale ja to tak przedstawiam w uproszczeniu, tak? W odniesieniu do samochodów najczęściej spotykanych na drogach. No i chyba to by było tyle tego Actrosa F w dzisiejszej prezentacji.
samochodu budżetowego kabiną, swoimi rozmiarami i w pewnym sensie ofertą, że tutaj pewnych elementów konfiguracyjnych nie dostaniemy, ale jak pokazuje ten egzemplarz, na pewno nie budżetowego wyposażeniem. Więc jeśli ktoś potrzebuje ciężarówki na krótsze trasy, dosyć niskiej, to znajdzie tutaj tak naprawdę bardzo dużo nowego Actrosa w nowym Actrosie. Znajdzie nawet tą ozdobną końcówkę wydechu i tutaj wspomniany radar martwego pola. Jeśli chodzi o jakieś zachowanie na drodze, coś takiego, ten samochód nie różni się, w moim odczuciu, tak jak jeździłem od wczoraj, nie różni się bardzo znacząco. Jedzie po prostu jak Mercedes-Benz Actros. Ten samochód ma kabinę na czterech poduszkach, poduszki z tyłu, resor z przodu, no to standard, wiadomo, bo mamy tutaj standardową wysokość siodła. Poza tym, że wydaje mi się, że jest odrobinę głośniej w środku, to mówię, nie dostrzegłem wielkiej różnicy w zachowaniu układu kierowniczego, zachowanie zawieszenia. To jest tak naprawdę w moim odczuciu po prostu Actros. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym nagraniu, może wtedy z Actrosem, z literą L. Ponieważ Actros L to ma być teraz nazwa dla takich bogatszych wersji, tych z czterema stopniami, a przy okazji po pewnych modyfikacjach.